jest sędzia? Sędzia piłkarski pilnuje meczu, daje żółte i czerwone kartki, jak ktoś fauluje i jak ktoś strzeli bramkę, gwizdze, żeby piłka poszła na środek. Sędzia jest kimś, kto wydaje wyroki w sądzie. Cześć Gabrysia. Cześć. Wiesz, rozmawiałam dzisiaj rano z chłopakami o tym, kim jest sędzia. Igor mówił, że sędzia to jest ktoś, kto sędziuje na boisku mecze, na przykład piłki nożnej, albo koszykówki, albo siatkówki. A Samuel z kolei mówił, że sędzia to jest ktoś, kto pracuje w sądzie i wydaje wyroki na tych, którzy zrobili coś złego. Ale wiesz, dzisiejsza niedziela nam mówi o tym, że sędzią jest Pan Bóg. Bo dzisiejsza niedziela nazywa się Judika, a Judika po polsku znaczy sądź mnie Boże. Ale wiesz, tak sobie myślę, że gdyby Pan Bóg miał osądzić nas według naszych grzechów, oj, to byłoby dla nas bardzo źle, bo my każdego dnia robimy coś złego, prawda? I nasze serduszka są pełne grzechów. Na szczęście Pan Bóg jest wyjątkowym sędzią. Opowiem Ci historię o pewnym mądrym królu, która doskonale ilustruje to, jakim sędzią jest Pan Bóg. Chciałabyś posłuchać? Wiesz, dawno, dawno temu żył pewien król, który miał na imię Salomon. Salomon był bardzo mądrym królem. I wiesz, ze względu na tą jego mądrość przychodzili do niego ludzie z przeróżnymi problemami i on zawsze potrafił znaleźć świetne rozwiązanie każdego problemu. I wiesz, pewnego razu przyszły do króla Salomona dwie kobiety. Jedna z dzieckiem na ręku i druga bez dziecka. I powiedziały królowi tak: królu, musisz rozsądzić. Ona twierdzi, że ja jej ukradłam dziecko. Ale przecież to jest moje dziecko, a jej dziecko umarło dzisiaj w nocy. Król się zastanowił i powiedział: a ty co masz do powiedzenia? A druga kobieta powiedziała tak: panie, ona kłamie, to jest moje dziecko, ona ukradła mi je dzisiaj w nocy, bo to jej dziecko umarło. Król zastanawiał się, co też zrobić w takiej trudnej sytuacji. I w pewnym momencie powiedział tak: już wiem, co zrobię. Wojsko, proszę przynieść wielki miecz. Wziął dziecko na ręce i powiedział tak: moja decyzja jest taka. Skoro nie umiecie się dogadać, przetniemy dziecko na pół i każda z was dostanie połowę. Wtedy jedna z kobiet zerwała się i powiedziała: panie, nie, tylko nie to. Wolę, żeby obca kobieta wychowywała moje dziecko, niż żeby miało umrzeć. Ale wtedy druga kobieta wstała i powiedziała tak: panie, to jest bardzo dobra decyzja. Przetnij dziecko na pół i wtedy będzie sprawiedliwie. Żadna z nas nie będzie miała dziecka. Król spojrzał na obie kobiety i powiedział tak: już wiem, jaka będzie moja decyzja. Wiem, której kobiecie powinienem oddać dziecko. Wziął dziecko na ręce i oddał je tej kobiecie, która chciała uratować jego życie. Już wiem, że to twoje dziecko, bo chciałaś, żeby za wszelką cenę zachowało życie. A drugiej kobiecie powiedział: jesteś złą kobietą. Wolałaś, żeby dziecko umarło, niż mogło nadal żyć. Wiesz co? Ta historia króla Salomona pokazuje nam, jakim sędzią jest Pan Bóg. Pan Bóg
jest sędzią sprawiedliwym. Wiemy o tym z Biblii. W Biblii jest napisane, że Pan Bóg sądzi sprawiedliwie. Ale w Biblii jest też napisane, że Pan Bóg jest bardzo dobrym ojcem. Takim jak ta matka w dzisiejszej opowiedzianej historii. I On nie chce, żeby cokolwiek stało się Jego dzieciom. I dlatego musiał wymyśleć jakiś inny sposób, żeby osądzić grzech i zło, które panuje na świecie. W Biblii, w księdze proroka Izajasza, mamy napisane tak. Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Kto to jest ten On, kogo Pan Bóg dotknął karą, Gabrysia, wiesz? Pan? Pan Bóg. Pan Jezus. Pan Jezus. Pan Jezus, prawda? Pan Jezus. Pan Bóg Pana Jezusa dotknął karą za winę nas wszystkich. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty po to, żebyśmy my mogli żyć. Żebyśmy my nie musieli umierać. Grzech został osądzony. Grzech poniósł karę. Ale my mamy dobrego Ojca, dzięki któremu możemy żyć. Pan Jego, czyli Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Ten werset czytamy w księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale, w 6 wierszu. Dzięki temu, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, każdy z nas może mieć życie wieczne i każdy z nas może cieszyć się tym, że ma prawdziwego, dobrego Ojca w niebie. Moi drodzy, jeśli nauczycie się tego wersetu na pamięć, będziecie zawsze pamiętać o wielkiej miłości Pana Boga i jednocześnie o tym, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Kiedy skończycie już oglądać naszą szkółkę, na stronie internetowej znajdziecie taki obrazek. Ten obrazek pokazuje właśnie krzyż Jezusa Chrystusa, a na tym krzyżu przybity werset biblijny, który mówi o tym, że to właśnie Pan Jezus poniósł karę za nasze grzechy, żebyśmy my nie musieli być przez Pana Boga osądzeni. Pokolorujcie ten obrazek, nauczcie się tego wersetu na pamięć. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nauce i w kolorowaniu. A ja myślę, Gabrysiu, że my możemy podziękować Panu Bogu. Za co możemy Mu dziękować? Za to, że tak bardzo nas kocha, że się o nas troszczy, że posłał swojego Syna Jezusa na krzyż, żebyśmy my nie musieli umierać. Pomodlisz się? To modlimy się. Dziękuję Panie Boże, że mogliśmy zrobić szkółkę i dziękuję Ci Panie Boże, że wszystkie dzieci mogą Cię kochać. Amen. Amen. Życzymy Wam dobrej niedzieli Judika i do zobaczenia znowu. Cześć! Cześć.